Tytuł kursu: Zasady prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji. Moduł: Istota i klasyfikacja różnic inwentaryzacyjnych. Temat: Ewidencja różnic inwentaryzacyjnych do czasu wyjaśnienia przyczyn ich powstania. Dzień dobry, zaprosiłam Państwa, ponieważ zakończył się już spis z natury prowadzony w naszej szkole. Wynikiem porównania stanu faktycznego, który ustalono drogą spisu z natury, ze stanem ewidencyjnym składników majątku objętych spisem są różnice inwentaryzacyjne. Różnice te mają postać niedoborów, nadwyżek i szkód. Naszym zadaniem będzie dokonanie ewidencji tych różnic inwentaryzacyjnych. Pani Agato, czy wie Pani, jak księguje się różnice inwentaryzacyjne? Z zajęć szkolnych pamiętam, że ewidencja różnic inwentaryzacyjnych jest prowadzona w dwóch etapach. Tak, ewidencja ta prowadzona jest w dwóch etapach. My obecnie zajmiemy się etapem pierwszym, czyli wstępnym ujęciem różnic inwentaryzacyjnych. Na czym polega wstępna ewidencja różnic inwentaryzacyjnych? Pani Agato, czy wyjaśni Pani panu przewodniczącemu, na czym polega wstępna ewidencja różnic? Etap pierwszy, czyli wstępne ujęcie różnic inwentaryzacyjnych, polega na tym, że wszystkie ujawnione w drodze inwentaryzacji różnice do czasu wyjaśnienia przyczyn ich powstania i zatwierdzenia przez kierownika jednostki sposobu ich ostatecznego rozliczenia ujmuje się na koncie pozostałe rozrachunki, a w ewidencji analitycznej jest to konto rozliczenie niedoborów i szkód oraz konto rozliczenie nadwyżek. Należy oczywiście zaznaczyć, że ewidencja na tych kontach ma charakter przejściowy, bowiem następuje na nich rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych i przeksięgowanie w zależności od ich charakteru na odpowiednie konta. Dotyczy to jednak etapu drugiego. Pani Agato, proszę mi powiedzieć, jak będzie wyglądała wstępna ewidencja ujawnionych niedoborów i szkód? Ujawnione niedobory i szkody księguje się po stronie winien konta rozliczenie niedoborów i szkód oraz po stronie ma odpowiedniego konta składnika majątku, czyli na przykład może to być strona ma konta materiały lub strona ma konta towary. Pani Agato, proszę jeszcze powiedzieć panu przewodniczącemu, jak będzie wyglądała wstępna ewidencja nadwyżek inwentaryzacyjnych. Ujawnione nadwyżki inwentaryzacyjne księguje się po stronie winien odpowiedniego konta składnika majątku, czyli może to być na przykład strona winien konta materiały lub strona winien konta wyroby gotowe. Natomiast po stronie ma księguje się na koncie rozliczenie nadwyżek. Dziękuję Pani Agato za wyjaśnienia. Myślę, że jest Pani bardzo dobrze przygotowana do pracy w dziale księgowości. Ja również Pani dziękuję. Posiada Pani wiedzę teoretyczną. Myślę, że zastosuje ją Pani teraz w praktyce. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.